Siema, witam was w tym materiale, a dzisiaj pokażę wam dwa razy pika 93 plus gwarantowanym tocem lub shapeshifterem, w tym wypadku jednak z dwóch drużyn, następnie dwa razy player pick 85 plus, ta nowa paczka z tokenem, która jest bardzo ciekawa, trochę pików, więc ogólnie kontentowo, jeśli chodzi bardziej o otwieranie, bo właśnie w tą stronę idziemy. Ogólnie ta drużyna shapeshifter wygląda niesamowicie, Ginola, weszły karty właśnie hero w wersji zmiennokształtnej, będzie prawdopodobnie też czwarta drużyna, wszystko zobaczymy jak wyjdzie, teraz te przecieki były dość późno w stosunku do piątkowego wyjścia, bo dopiero w piątek rano, w czwartek wieczorem zaczęły się jakieś ukazywać i przed ekranami za dużo nie wiedzieliśmy na ten temat. Idzie to jednak w dobrą stronę, a tym bardziej zobaczcie jaką fajną paczkę dodali z tokenem. Pierwszy raz to nie jest do końca taka scam paczka, bo dostajecie żeton draftu, dostajecie tokena, a zresztą zobaczcie. Nowa paczka za 100 tysięcy monet, jest tutaj żeton letniej wymiany, żeton draft, dwóch piłkarzy 88 plus, jeden z trzech zmiennokształtnych na chyba 7 meczy wypożyczenia. Natomiast sytuacja, zobaczmy sobie szansę. Jeśli chodzi o zmiennokształtnego, 20%, a 18% o bohatera fut piłkarza. To jest bardzo dużo. Jak nie teraz, to kiedy? Ta paczka może naprawdę oddać, jest ona jednorazowa i 100 tysięcy monet. To jest niewymienne. To jest niewymienne. Nie. Kimiś. Kimiś 89. Wiecie jaka tu jest mała pula? Wiecie jaka tu jest mała pula? Dajcie znać co trafiliście, ale pula jest bardzo mała i trafię Malanda i to. Jeden z trzech zmiennokształtnych, tutaj pewnie zieloną zobaczymy i jest to... A nie będzie Morientes, nie będzie Morientes. Robi wrażenie. Takich ogłoszeń, słuchajcie, od streamów była trochę przerwa, to znaczy byliśmy bardzo, a to bardzo spontaniczni, mało kiedy były. Natomiast teraz, od poniedziałku, wtorek, środa, czwartek i tak dalej, codziennie, wieczorem, jeśli tylko się uda, będą odpalane streamy o różnych godzinach. Sprawdzimy content w FIFA, zrobimy content w tej FIFA, które będą również tutaj te rzeczy na materiałach, a następnie idziemy grać w jakieś inne gry typu Fall Guys czy Valorant. Natomiast zostawcie to lajka, zostawcie subskrypcję do kolejnej FIFA, ten cel 20 tysięcy subów nadal aktualny. 8 pików świeżo po wyjściu drużyny z między innymi kartami Hero jako zmiennokształtnymi. Czy się uda? Nie ma ich dużo, ale może w tym nadzieja. Może w tym nadzieja. Jedziemy od końca teraz. Źle. Tylko jedną potrzebuję. Może Muniain. Muniain jest dość fajny pod względem linków. Alek Sztelesz, przepalony przed chwilą. Ostatnie trzy. Cross. Mega spoko. Przedostatni. Lautaro. I ostatni. Pique. Zrobiłem wcześniej dwa razy pika 93 plus i w obu nie było żadnej karty zielonej, więc teraz naprawdę pula zwiększa się, bo są dwie drużyny trafienia i mam nadzieję, że z tej okazji jakakolwiek karta zielona się ukaże. Otwierajmy je. Drugie wyzwanie, skład 85, pik 93 plus, toc lub shapeshifters, dwie drużyny zmiennokształtnych, więc jest i Messi, jest i Ronaldo. I zobaczymy, zobaczymy jaka szansa, żeby cokolwiek tutaj trafić. 94 fizyczności pierwsza karta, 49 podań, 94 driblingu, ale zwinność ma, 8-6 podań, 9-7 strzelania. Fajna karta, ale to może być jakiś ten, 9-2 tempa. Ooo, Robert Lewandowski. W drugą stronę, to powinna być czwarta karta, czwarta karta. Czwarta karta. Fizyczność 85, 68 obrony, 93 driblingu, 91 podań, 94 strzelania, 91 tempa i jest to kolejny raz Thomas Miller. Kolejny raz Thomas Miller. Na koniec zostawiamy tego shapeshiftera. Fizyczność 93, obrona 94, obrońca, dribbling 82, podanie 81, strzelanie 57, tempo 90. Laporte. Teraz najważniejsze, czyli karta, gdzie mamy kartę zieloną z tego co mówicie. 89 fizyczności, 99 wytrzymałości i czekajcie. 91 obrony, to jest ktoś mega uniwersalny. 96 driblingu, to nie duplikat, Atala mam. 93 podań, 86 strzelania, 98 tempa. To jest shapeshifter. To jest zielona karta. Pereira. Pereira. Jakim cudem on ma takie dobre statystyki? Jakim cudem on ma takie dobre statystyki? Pereira. Kolejny Pereira niestety. Więc ogólnie, a było tak dobrze, a było tak dobrze, było tak dobrze.
Więc ogólnie jeśli chodzi o wybór, nie ma wyboru. Więc ogólnie jeśli chodzi o wybór, jestem mega zadowolony, bo trafić Lewandowskiego na tym etapie FIFA. Dobra, Robert Lewandowski. Stawiamy lewego i otwieramy tego pika. Otwieramy od razu, nie będziemy. Czyli pik 85+. I co będzie w piku 85+? Ktoś posiadany. Mane, nie najgorzej. Mane, nie najgorzej. Zasłaniamy tradycyjnie. Zobaczymy, jakie są rodzaje kart. Byle nie były same złote, bo te same złote kompletnie niszczą zabawę. Złote. Tu nie może być nikt dobry. Zobaczymy, jak będzie tutaj. I otwieram i zobaczymy, jaka będzie karta. Na początek sprawdzimy, jakie to są rodzaje kart. Czy jest karta Shapeshifters? Może będzie lepiej widzieć, ale wydaje mi się, że jest i to na miejscu czwartym. Pierwsza karta. Jedziemy od statystyk. 85 fizyczności, 66 obrony, 94 dryblingu, 92 podań. Fajny drybling ma. 95 strzelania, to jest dobra karta, to może być ktoś naprawdę dobry, bo ma wysoką wytrzymałość, wysoką zwinność, wysoką równowagę, podania, strzelanie i tempo. 96 tempa, to może być super karta, to nie będzie Thomas Miller. To może być ktoś naprawdę ciekawy. Powolutku. Jest to Mukhtar, masakra. 95 fizyczności. 88 obrony, 97 dryblingu. Okej, okay, to już jest coś dobrego, bo to jest karta defensywna, która potrafi bronić, a zarazem ma wysoki drybling, naprawdę wysoki, przewysoki. 93 podań, no tego się nie da zepsuć. 88 strzelania, jakiś Modric właśnie, może coś takiego. Ciężko, żeby po prostu sobie to teraz popsuło się. 85 tempa. Milinkovic-Savic, dało się popsuć. Trzecia karta, 96 fizyczności, 44 obrony, 99 siły, 99 wytrzymałości. Ktoś do przodu, ale statystykami ciężki. Podania 8-5, strzelanie 9-6. Kto to może być? Bardzo wysoka wytrzymałość, siła i główki. Mocne podania, mocne to wszystko. Jakiś mocny napastnik. 97 tempa. To już jest karta raczej dobra. To już jest raczej karta dobra. Albo znowu się przeliczę. Wlachowicz. Fajna karta. 88 fizyczności. Okej. Okay. Nie jest to chyba karta też defensywna. Nie no, ma 88 obrony. 94 dryblingu. Wysoki drybling. 93 podań. Całkiem fajne podanie, chociaż wolnych nie potrafi wykonywać. Kto to może być? 92 strzelania. Tu mnóstwo jest kart, które są bardzo dobre. Tempo. 95 tempa. I teraz pytanie, kto to będzie? Pereira wyglądał tak sobie, ale kto to będzie? Korona. No to jest win. Słuchajcie, to jest win. To ten pik. Ten pik pomimo wszystko jest fajny. I chyba najlepiej wziąć tego koronę. No ale koroną można pograć. Wlachowiczem będzie ciężko cokolwiek z nim zrobić. Jest tańszy, więc koronę trzeba brać. Nie ma co dyskutować. To być wielki kanał handlowy, natomiast nie ma tu nic o handlu od miesiąca. No słuchajcie, taki etap FIFA, ja też się w tym wypalam i dlatego tak do tego podchodzę. Teraz, obecnie mogę wam dać jakąś wskazówkę, która mniej więcej się sprawdzi. Każdy to widzi, ale nie każdy nad tym siedzi. Jeśli chcecie pomnożyć swoje końce w jakimś stopniu, chcecie zarobić, to zauważcie, że bardzo dużo wyzwań wychodzi. Natomiast mało osób otwiera paczki za fapońce, więc zerkając sobie nawet na te overale, które są stosunkowo wysoko, ale na przykład 84 po 4000, jeśli zgarniecie po 3500, zgarniecie po 4000, one potrafią do 6, 7, 8 tysięcy skakać. Bierzcie sobie dobre karty, dajmy sobie tego na przykład Gintera, który w tym momencie po 4000 jest do brania, kiedy nagrywam to w sobotę, natomiast ostatnio Górkę miał 5 i tak dalej. Czwartek, zobaczmy, spadał z 7000, gdzie w środę ma najwyższy swój zwykle pułap, ponieważ wychodzą te 9-3+, i tak dalej, jednak EA będzie dawać dużo kontentu, więc jeśli miałbym wybór, co teraz robić, chcecie zainwestować, zerknijcie sobie bardzo mocno na te wszystkie overale, nawet te wyższe, bo one i tak potrafią na siebie zarobić. Weźmy sobie Suareza, który kosztuje 20-27 tysięcy, ostatnio Górkę miał w okolicach 26-25, ale tak naprawdę w środę to było jeszcze wyżej, bo spadało z 27-28, więc jesteście w stanie mnożyć końsy bez żadnego nakładu sił, bez żadnego wielkiego myślenia.
a content handlowy wraca od września już typowo tak zdwojoną siłą. Natomiast obecnie, wiadomo, bawimy się po różnych grach, po różnych tematach skaczemy, żeby to w miarę działało, a tutaj bardziej paczki. Obecnie te materiały są krótsze, no ale nie oszukujmy się, jeśli nie ma co robić w grze, to ich ma, nie ma. Nie będę grał, już nie chcę mi się zbytnio rozgrywek robić, nie chcę mi się jakieś challenge robić, no jest takie ta FIFA jaki jest. Na TikToku, na Instagramie jest trochę więcej kontentu, więc miło jak tu wyczekaliście. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie, co trafiliście najlepszego w ostatnim miesiącu z paczek. Jaką kartę? Bo tu już mamy tocy, tu już mamy shapeshiftery, tu jest wszystko do trafienia, ikony przepotężne, więc weźcie na to wszystko jakby zbiorczą uwagę i powiedzcie z pamięci przywołując, co było najlepszego. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli chodzi natomiast o następne materiały, to co kilka dni, co 3, 4, 5 dni na tym kanale będą się pojawiać, więc warto tu zaglądać, warto suba mieć, warto dzwonek mieć, no bo te materiały będą się pojawiać, będziecie mogli zobaczyć content z kilku dni, robię wszystkie wyzwania, stać mnie na razie na to i tak naprawdę będę potem to otwierał, pokazywał wam. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś taki mocny akcent wpadnie, bo ten Lewandowski świetnie, wszystko fajnie, ale żeby wpadło coś naprawdę dobrego, korona też fajna karta, ale coś takiego boom, na koniec edycji boom, wiadomo, mając dwa razy Nazario, może nie wypadało to prosić, ale byłoby fajnie. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym materiale i do zobaczenia na Twitchu, siema.